Witajcie drodzy kochani, chciałem mówić dzisiaj o zależności chorób psychicznych u ludzi i od jakości żywności i o jakości żywności, ponieważ wielokrotnie wszelkiego rodzaju choroby psychiczne biorą się z tego, że dana osoba odżywia się w sposób chemiczny albo genetycznie zmanipulowany i wówczas co się dzieje? Ten organizm, ten mózg nie ma wystarczającą ilość witamin, składników, które potrzebuje, nie ma fibry, nie ma pewnych składników aminokwasów, które są potrzebne. No i dochodzi do choroby psychicznej. Ja dodam, że ostatnio pojawił się taki artykuł o sztucznym ryżu plastikowym, który właśnie jest serwowany w pewnych miejscach. Był po prostu artykuł i chcę ten temat poruszyć, ponieważ plastikowy ryż nie jest naturalnym ryżem. I jeżeli osoba zjada taki ryż, no to po prostu powoduje to jakieś nie wiadomo jakie zmiany w jego ciele, prawda? I to chodzi tak samo o kukurydzę transgeniczną, która jest w puszkach. Wielokrotnie ta kukurydza już sprzedawana jest w supermarketach. Dodajecie tą kukurydzę do waszych sałatek wielokrotnie. Ja dodam, że ta kukurydza już jest genetycznie zmanipulowana, którą dodajecie, niby że to jest kukurydza świeża i tak, bardzo ładnie wyglądająca, ma takie długie ziarna, ale ona już jest genetycznie zmanipulowana. I co za tym idzie, po prostu to będzie oddziaływało na wasze zdrowie, na wasze samopoczucie. Może będziecie mieli jakieś zaburzenia w trawieniu, może będziecie mieć jakieś bóle głowy. Ja dodam, że jeżeli zjecie jakąś puszkę z warzywami, czy z fasolą, czy z jakimkolwiek innym produktem, po której was zaboli głowa, to możecie się spodziewać tego, że po prostu te nasiona, które tam były w tej puszce, były genetycznie zmanipulowane. To samo tyczy się mleka i sera. Ser Gouda z Holandii, taki zwykły przykład wam podam, bo właśnie był taki jeden kolega, który właśnie miał problem właśnie przez ten ser. Chciałem po prostu ten temat poruszyć. Dlaczego jest ten problem z tym serem? Ponieważ te krowy, które są w Holandii, są pasione jakby paszą, która była transgeniczna. Dlatego to potem się przetwarza na mleko, potem to mleko przetwarzane jest na ser i potem ten ser my kupujemy w markecie i zjadamy. I potem się potem zjedzeniu tego sera się czujemy fatalnie. Dlaczego? Prosty system dlaczego. Pasze transgeniczne, nie tylko chodzi tutaj o ser, o mleko, tu również chodzi też o jajka. Jeżeli ktoś zje jakieś jajka kupione gdzieś u kogoś czy na jakimś markecie, po których się źle poczuje, nie tylko, że mogą być stare lub mogą być jakby przeszła już jakby data ważności, ale może być tak, że po prostu te jajka już są kury pasione paszą, która jest transgeniczna i to po prostu wszystko się jakby odkłada w tym jajku i my to po prostu zjadamy. No, i po tym zjedzeniu takiego jajka możemy się poczuć bardzo źle. Także żywność, drodzy kochani, musicie selekcjonować. Musicie najlepiej to nauczyć się radiestezji i po prostu wybadać sobie, które produkty są żywnościowe, są dobre dla nas, które są złe. Możecie po prostu dzięki własnym właściwościom radiestezyjnym możecie dojść do tego, które produkty tak naprawdę są wam potrzebne, a które możecie po prostu odrzucić jako niepotrzebne, jako chemiczne, jako genetycznie zmanipulowane produkty, które tak naprawdę do niczego nie służą. Są to produkty śmieciowe. Tak samo ja bym podał taki przykład tego właśnie kwadratowego chleba, który jest właśnie w foliach, tutaj w Hiszpanii on się nazywa Bimbo. Ten właśnie ten chleb jest biały, możecie go zauważyć, on nie ma nasion, on nie ma nic, on jest zupełnie biały jak papier, jak kartka papieru i oprócz tego jak go nadusimy, on po prostu będzie taki cieniutki jak kartka. Bo on po prostu w sobie nic nie ma, tylko jest jakby, ja uważam, że to są jakieś spulchniacze czy coś jest tam dodawane, dlatego on taki po prostu jest. Ludzie oczywiście tutaj są w ignorancji w Hiszpanii, zajadają się tym chlebem, Anglikom jest tutaj serwowany ten chleb razem z fasolą, z pomidorami, także właśnie ja uczulam was na ten temat, ponieważ tutaj ludzie już po prostu są tak przyzwyczajeni do tego chleba, że innego poza tym nie znają, tylko zjadają właśnie ten biały Bimbo chleb. Na marginesie chciałem wam skomentować, iż nasza firma Energy Aaron produkuje aronit, który jest bardzo zdrowy, jest naturalny. Na linkach pod naszym YouTube znajdziecie linki do naszych aukcji. Dziękuję państwu za uwagę, serdecznie pozdrawiam z Teneryfy, do widzenia.